Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Ten prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Już od Wigilii Zmartwychwstania, od Wigilii Wielkanocnej powtarzamy te słowa, które są źródłem naszego ocalenia. Serdecznie was witam dzisiaj w niedzielę wielkanocną, w niedzielę Zmartwychwstania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo myślą moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziecię, wszystkich aniołów i świętych, nas, siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga proszę. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste eleison, Chryste. Otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, byśmy obchodząc uroczystość
zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie. Wiecie, co się działo w Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalemie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Kvam fecie
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będzie. Alleluja. Agnus redemptor.
gnodibus, dignobit Maria. Sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis angelicos testes sudarium et vestes surexit Christus pes mea precedet suus in Galileam. Simus Christum surexisse Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Wczoraj była Wielka Sobota. Pewnie wielu z was przyszło do podziemia, żeby ze święconką, żeby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. I wybaczcie takie osobiste zwierzenie, ale ze wszystkich dni w roku, ponad wszystkie inne liturgie, kocham właśnie Wielką Sobotę. Dlaczego? W ten dzień przychodzą do kościoła często ludzie, którzy tylko raz w roku odwiedzają
świątynię, właśnie ze święconką. Przychodzą może nie z pobudek religijnych, ale no z tradycji, że przecież sami nie poświęcą tych pokarmów, a to jest stara polska tradycja. I czekam na ten dzień z wytęsknieniem i choć 12 godzin te jajka i te pokarmy, chleby i mięsiwa błogosławiłem, to sprawia mi to największą radość. Mogłem poprosić diakona Janka czy innych kapłanów o pomoc, ale chciałem się spotkać i z wami, którzy byli, ale też z tymi, którzy no, tak rzadko odwiedzają Kościół. Tak więc wybaczcie, że od tego zwierzenia osobistego rozpoczynam. A wieczorem o 20, kiedy już zapadnie zmrok, rozpoczyna się Wigilia Zmartwychwstania. To jest najważniejsza, najdłuższa, ale też i najważniejsza liturgia w całym roku. Ona rozpoczyna się wtedy, kiedy na zewnątrz już panuje zmrok. Dlaczego? Dlatego, że zapalamy ognisko przed kościołem, od tego ogniska zapalamy paschał, wnosimy do ciemnej świątyni i śpiewamy światło Chrystusa. W języku liturgicznym to oznacza Chrystus zmartwychwstał i potem własne świece zapalamy od paschału. Jest to czytelny znak przyjmowania tego płomienia, czyli zbawienia, łaski, działania Bożego, bez względu na to, jak to opiszę, od Chrystusa zmartwychwstałego. I taką klamrą się łączą dwa święta. Może ktoś był na pasterce, pasterki przeważnie o północy są w Polsce. No dlaczego? Dlatego, że też panują ciemności i dopiero w tym mroku, a my od wielu lat otrzymujemy światełko, które przywożą skauci gdzieś z dalekiego Betlejem i przy tych światełkach odprawiamy mszę świętą. Jest to oczywiście też taki może bardziej współczesny znak liturgiczny, że światło zapłonęło 2000 lat temu w dalekim Betlejem. Syn Maryi, Jezus, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem, Synem Bożym. I ten płomień jakby przez historię się przesuwa aż do właśnie świąt wielkanocnych. Stary spór w Polsce, które z tych świąt jest ważniejsze, dzieci rozstrzygają zawsze na korzyść Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę teologicznie, duchowo, to dopiero Wielkanoc jakby wieńczy to dzieło, że ten płomień przechodzi przez 3 lata nauczania publicznego Jezusa, kiedy zbiera apostołów, kiedy głosi Słowo Boże, kiedy głosi no, dobrą nowinę o nowym życiu w Bogu. To kończy się właśnie śmiercią, a potem zmartwychwstaniem. I stąd no, ta wspaniała nocna liturgia, która pokazuje rzecz bardzo prostą, którą czasami w czasie pasterki możemy nie zauważyć. Dlatego, że choinka i te wszystkie świecidełka w naszych domach, w naszym otoczeniu i w kościołach pokazują, że tych lampeczek jest bardzo dużo. Mamy światełko Pana Jezusa, ale mamy światełko naszych upominków, naszych gości, naszych różnych przyjemności świątecznych i również smacznych potraw. No i ta konkurencja chwilami wydaje się nie do pokonania, dlatego że dzieci czekają oczywiście w ten dzień na prezenty. I dopiero musi upłynąć wiele dni, kiedy już ta choinka, opadną z niej igiełki, kiedy już te cudowne prezenty nam spowszednieją, kiedy nagle zostaje tylko ten jeden blask, który możemy dostrzec właśnie no, najczęściej w nocy, kiedy doświadczamy mroku wewnętrznego, kiedy nam jest po prostu chwilami źle albo trudno bardzo. I to światełko wtedy takie niepozorne rozświetla, może rozświetlić no, nasze życie, nasze serce. I to samo jest właśnie w Wigilię Zmartwychwstania. To jest nocna liturgia. Długa, jesteśmy troszeczkę sfilcowani, bo potem świętowaliśmy całą noc aż do rana. Ale nie żałujemy tego, bo to jest właśnie ta liturgia, która pokazuje, nie bójmy się nocy, nie bójmy się
tego, że przyjdzie mrok w naszym życiu, tak jak przyszła śmierć dla Jezusa Chrystusa. Potem jest zmartwychwstanie, pokonanie grzechu, śmierci, szatana, a dla nas jakby przyjęcie tego światła, tak jak w tym znaku liturgicznym zapalenie tej świecy od Paschału, to jest możliwość dotknięcia działania Bożego. Pytamy się na różne sposoby, co to się stało przez te 2000 lat temu, że Chrystus zmartwychwstał. Dlaczego ciągle powtarzamy w chrześcijaństwie wschodu, to jest na co dzień mówimy Chrystus Woskres. To wszyscy i Ukraina, wszystkie kraje słowiańskie w języku starocerkiewno-słowiańskim. Tu w rzymskim naszym kościele troszeczkę rzadziej, ale warto te słowa powtarzać. Dlaczego one są takie ważne? Dlatego, że otworzyła się jakaś nowa droga właśnie przez zmartwychwstanie. Niektórzy mówią, że to żyliśmy w takim, no tak jak czytania te nocne, kiedy mowa jest, że Żydzi żyli w niewoli w Egipcie i Pan Bóg ich wyprowadził. I nagle z tej niewoli mogli wyjść do wolności. No ale co się okazało? Do jakiej wolności? Przed nimi 40 lat pustyni. Czy to można nazwać wolnością? Tak. To jest nic innego jak uczenie się wolności. Jak się jej nauczyć? Widzimy to na różne sposoby. Widzieliśmy po 89, jak odzyskaliśmy wolność w tym sensie społecznym, politycznym. Cieszyliśmy się bardzo, a potem przyszło znużenie, no bo nagle po co nam ta wolność? Przecież dobrze było, było wesoło w tym naszym kraju i niektórzy z tęsknotą wspominają tę przeszłość. Ale jednak warto wyjść z tej niewoli i warto uczyć się tej wolności. To w narodzie wybranym trwało 40 lat. W drodze neokatechumenalnej w kościele katolickim ta podstawowa droga no nie jest zamknięta oczywiście w jakichś przedziałach czasowych, ale trwa około 20 lat. Czyli zobaczmy, trzeba 20 wytężonych lat pracy do tego, żeby świadomie wypowiedzieć credo, wyznanie wiary, żeby rzeczywiście nauczyć się tej wolności życia w Bogu. Wszystko wokół nas jest sformatowane. Nasza kultura tak cenna i potrzebna formatuje nas. Nasza nauka od szkoły aż po studia i późniejsze doświadczenia to też jest formatowanie naszych głów, naszych postaw. I religia ma bardzo podobny charakter. Dogmaty, przykazania, dzieci chodzą na religię, formatowanie. I kiedyś przychodzi czas dotknięcia jakby tej rzeczywistości, że jest coś, co może być zupełnie inne. Że już nie żyję dogmatami, tylko zaczynam żyć tej wolności dzieci Bożych. Wolności tej miłości, która może wypełnić na nasze doświadczenie życiowe. I dlatego chciałbym bardzo, żebyśmy tegoroczną Wielkanoc, kiedy przecież tyle zmian dokonuje się wokół nas i na świecie, kiedy niektórzy nam wieszczą, że to jest niebezpiecznie, że może przyjdzie wojna, żebyśmy właśnie w tak trudnym położeniu dla niektórych z nas, kiedy wydaje się, że jesteśmy sami, opuszczeni, kiedy gaśnie światło, żebyśmy umieli dostrzec ten maleńki płomyczek, żebyśmy naszą świecę, czyli nasze serca, naszą psychikę jakby przyjęli od Pana Boga, od Chrystusa Zmartwychwstałego i nie bali się tego, że tej wolności w Bogu uczymy się długie lata. To nie jest proste. Niektórzy do końca swoich dni żyją tylko tą kwadratowością swojej kultury, nauki, nie wiem czego jeszcze, religijności. Wspominaliśmy i tej nocy, ale może ktoś był 3 tygodnie temu, kiedy tutaj na Bielanach fundacja
dzieci z zespołem Downa przyjechali i nagle te dzieciaki z tym zespołem Downa okazały się takim światełkiem, gdzie właśnie nie ma już tej kultury, tej grzeczności. One wszystko mają ciepło i miłość, która się z nich w sposób naturalny wylewa. I może trzeba czasami, w wieku już dojrzałym, uczyć się tego, jak obudzić w sobie dzieciaka. A może warto popatrzeć na maleńkie dzieci, jak reagują. Przed chwilą tu dziewczynka tańczyła. Wszyscy kulturalnie stoją, łącznie z proboszczem, a dziewczynka tańczy, bo jest dziewczynką małą. I właśnie takiej postawy dziecięcej możemy się uczyć, żeby żyć w wolności dzieci Bożych, żeby odkryć świat, który nie jest tylko sformatowaną głową, ale wolnością w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało Zbawicielicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego jako znajmiawisko, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jedny święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A teraz módlmy się z wiarą, ufnością, wdzięcznością również. Módlmy się za Kościół, za papieża Franciszka. Już jest bardzo słaby. Módlmy się o zdrowie, módlmy się o synod, który trwa ciągle w Kościele. Za naszego biskupa, kardynała Kazimierza Nycza. Kończy 75 lat, już skończył właściwie. Będzie pewnie niedługo nowy biskup dla naszej diecezji. Za cały lud Boży. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dziękujmy Panu Bogu za wszystkich, którzy przygotowywali święta wielkanocne. Schola Bornus Consort, Marcin Szczeciński i cały zespół, orkiestra Dęta Krzysia Tomaszewskiego, Shalom, którzy szykowali grup, Pani Ewa, Pani Ania, które ciągle dbały o Kościół, Dimitro Kordyca, bo kto nie był na dole, to niech zobaczy jego przepiękną ikonę Chrystusa w grobie. Módlmy się z wdzięcznością za te osoby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy o pokój na świecie, bo przecież w Ukrainie, w Izraelu, w Gazie trwają wojny. Prośmy o pokój dla tych krajów ogarniętych wojną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Barbary Pacek, to jest moja mama chrzestna i ukochana cioteczka, jest już w podeszłym wieku i złamała biodro, więc to jest groźne w tym wieku. Proszę o modlitwę za Magdę Bibrich Olesińską z okazji urodzin, o zdrowie. Za Marcina, 18 urodziny ma Marcina, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski. Ciebie prosimy. I za zmarłych, za Sabinę, 4 dni temu zmarła. Ernest Bryl, niedawno pochowaliśmy go, wielkiego poetę. Za Krystynę Dziewanowską, Stefańczyk, 2. rocznica. Za Zdzisław Chryń, 29. Helena Lubieniecka, 3. rocznica. Za wszystkich, którzy odeszli wśród naszych bliskich. Ciebie prosimy. I we wszystkich intencjach, które przynosimy dzisiaj w Wielkanoc do Kościoła, módlmy się za tych, którzy raz w roku tylko przychodzą właśnie do podziemia kamedulskiego poświęcić pokarmę. O błogosławieństwo dla tych ludzi. Wczoraj, nie wiem, chyba z 1000 tysięcy osób przyszło tutaj na warszawskie Bielany. Za nich wszystkich módlmy się. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Boże, wszystkich modli, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Spraw, niech się tak stanie, jak prosimy, jeśli taka jest Twoja wola, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Kto ma siły, niech śpiewa. Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pocztek nasz i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości, składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi.
przez Chrystusa Pana naszego. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paskalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Sanctus, Sanctus. Święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli.
Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, o naszych bliskich zmarłych. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, z naszymi świętymi patronami i ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas nad wodę zbawiaj. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem. Doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie pocałunek, znak pokoju i miłości. Agnus Dei, Vitolis peccata. Vitolis peccata mundi.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zemknij coś przed kościołem i potem ta nawa.
Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo krótkie ogłoszenia. Dzisiaj kawiarenki nie ma, tylko możemy jeszcze grób i tę ikonę Dimitro oglądać. Na kilka dni przyjechała ta ikona do naszego kościoła. Po drugie, jutro jest poniedziałek wielkanocny i tradycyjnie jest to kolejna edycja Festiwalu Mazurkowego. Kto jutro przyjdzie do kościoła na Bielany, to tradycyjnie msza o 11:00, a potem przed kościołem przyjeżdżają kapele znakomite ludowe, Jasio Prusinowski, i tańczymy mazurka na 3. Można ćwiczyć. Również kto przyjdzie jutro, weźcie ze sobą jakieś mazurki, może nie wszystkie są zjedzone, żebyśmy mogli też się podzielić tymi mazurkami. I coś jeszcze ważnego? Jesteśmy już troszeczkę sfatygowani, dlatego po tej całej nocy i całym dniu, więc mogłem o czymś zapomnieć, ale na jutro gorąco wszystkich zapraszam i jutro już odzyskamy pełnię sił, żeby świętować Wielkanoc. A świętowanie Wielkanocy trwa oktawę, czyli 8 dni od niedzieli Zmartwychwstania po niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wszystkich, których widzę pierwszy raz, bo już niektórym składałem życzenia, to widzę nowe osoby, niektórzy odwiedzają swoich bliskich. Składam wam gorące, serdeczne życzenia świąteczne, pokoju w sercu, zdrowia, umocnienia więzów rodzinnych. Wszystko, co niesie Chrystus Zmartwychwstały. Chrystus Zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja. Dla dzieci, najwytrwalsze dzieci, dostaną tutaj krówkę. Tak. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Ksiądz Janek błogosławi, podejdźcie do niego, dobrze błogosławi.